Poniedziałek, godzina 18, zaczynamy sekcję piłkarską. Przed nami godzina rozmów o piłce wszelakiej, o różnej maści i tak naprawdę tematów mamy mnóstwo i tylko tak naprawdę godzinę, więc przechodzimy do rzeczy. Posłuchamy dzisiaj o tajemnicach Jerzego Brzęczka. Ukazała się książka, którą tutaj przeczytaliśmy i mamy jakieś refleksje. Później o koronawirusie w polskiej piłce, a później to już będzie przyjemniej, bo będzie o europejskich pucharach, o polskich klubach, o tym, co zrobił Lech, co zrobiła Legia i co będzie w czwartek. Porozmawiamy o tym z jednym gościem, ale za to dzisiaj Jakim, Mateusz Święcicki, Eleven Sports, Paweł Wilkowicz, redaktor naczelny Sport.pl. Widzę, że Paweł promuje młodzież. Tak, tak. Młodzież. Przepis o młodzieżowcu cały czas u nas obowiązuje. Dawid Szymczak, kłaniam Poznań, się. Poznań, więc wiesz. Ja oczywiście czytam i uważam, do tej kamery to powiem, że Dawid jest naprawdę znakomitym piszącym dziennikarzem i życzę mu wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że redaktor Wilkowicz nie pozwoli mu odlecieć. Prosiłem, żeby jeszcze nie wyjeżdżał na zachód w tym sezonie. Jeszcze poczekał, to mu dobrze zrobił. Nie. Okay. Tylko nie rozumiem, dlaczego powiedział, że przyjemnie będzie dopiero w tej trzeciej części Europucharach. Uważam, że najbardziej wyczekana jest ta pierwsza część, książka w grze. No właśnie. Statystycznie, jak wiadomo, Polacy czytają tak jedną książkę rocznie. To ty, Paweł, wczoraj napędzałeś ludzi. Czytelnictwo. Tak, ja sprawiłem, że statystycznie tutaj każdy w jeden weekend przeczytał jedną książkę w grze. W jeden weekend? No. 10 godzin. Jestem ciekaw waszych wrażeń, a ponieważ wszystko, co złe o tej książce zostało już powiedziane, chciałbym, żebyście opowiedzieli, co w tej książce jest dobre. Jerzy Brzęczek, jakiego nie znamy. Bardzo intymne świadectwa, bardzo osobiste, które pokazują, że jest człowiekiem wyjątkowym, że jest człowiekiem inteligentnym, szalenie ambitnym. Mnie jego historia osobiście bardzo ujęła. A bo wy nadajecie na tych samych falach, bo trener lubi Włoszki, które interesują się piłką, mówi o tym w książce. Wiesz co, tak. I lubi w ogóle włoską piłkę, ale chciałby grać, co ciekawe, w lidze hiszpańskiej i od dziecka kocha Barcelonę. Natomiast co mi się najbardziej podobało? Do tego gra w gry, Formułę 1 po nocach. I karmi przy tym dziecko. Ale... I interesuje się giełdą. Słuchajcie, chciałem powiedzieć, to było niezwykłe. Podpinał komputer pod telewizor, ja cytuję, i grał w Schumachera do 4 nad ranem, mając mleko dla syna Patryka. Tak, to kiedy właśnie przegrywał, przychodził po meczach. I co jeszcze jest ciekawego, i zauważyłem to w historii również Tomasza Frankowskiego, że żona miała świadomość, że trzeba poświęcić naprawdę sporo, żeby Jurek zarabiał pieniądze, rozwijał się, żeby jego kariera toczyła się dobrze. Pamiętasz, jak opowiadał nam Tomasz Frankowski, że on to nawet śmieci z domu nie wynosi, żeby się nie przemęczać, dlatego że on musi maksymalnie wykorzystać energię podczas swojej kariery. Nigdy nie zapomnę, jak kiedyś stałem z Ireneuszem Jeleniem, zgrupowanie reprezentacji. On przyjechał z Oser, miał taką torbę dosyć ciężką i podchodzi Tomasz Frankowski, zdejmuje mu i mówi: nie marnuj energii. On wtedy był trenerem napastników, więc... Pani Edyta Frankowska, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Miłość w ogóle, z tego co pamiętam, od liceum. Wiesz co, nie wiem, czy jakikolwiek człowiek w polskiej piłce w ostatnich latach tak się odkrył, pokazał bardzo dużo, zwierzył się z wielu rzeczy intymnych. Tak, niełatwych. I to, co mi najbardziej zaimponowało, co jest ciekawe, to ambicja. Takie zaprogramowanie na sukces. Na przykład ten jego pamiętnik, że przeciętność mnie nie interesuje, chcę być tylko wybitny. I jeszcze powiem na koniec taką rzecz, odpowiedzialność, bo myślę, że trudno było być tak profesjonalnym w kadrach, w których, jak sam podkreśla, alkohol lał się strumienia. Ja może, żeby od razu wyjaśnić, na pytanie, czy to jest dobra książka, odpowiem, nie, to nie jest dobra książka. A ja powiem, że wiesz co? Czy warto ją przeczytać? Bardzo warto. To jest dobra druga połowa. Środek. Środkowe 100 stron, mistrzostwo. To jest na poziomie najlepszych, no nie, może nie najlepszych stron Kuby, bo te najlepsze strony Kuby, biografii, to zrobiły furorę na świecie. A znaliście te historie o... Ale po co jest pierwsze 100 stron? Po co no, jest ja dzisiaj finish? Rozmawiam z kolegą, który pyta, psuje. Słuchaj, kupować, bo ona dopiero ta książka ukaże się na rynku. Ja mówię, kup? Ale wiesz co, tak jak serial, mówię, czasami warto zacząć od drugiego sezonu na przykład, bo one nie są powiązane. To tu też nie jest powiązane. Pierwsze 100 przerzuć i zacznij od setki, tam jest... wywiad wkraczają w życie rodzinne. Wiesz co, chyba w takim przełomowym momentem tej książki, ja mam takie wrażenie, jest wywiad ze Zbigniewem Bońkiem, który recenzuje trochę pracę selekcjonera i od tego momentu ta opowieść jest bardziej nakierowana na te tory piłkarskie, a Małgorzata Domagalik wychodzi z tej roli takiego
adwokata, który za wszelką cenę To naprawdę nie trzeba było pisać tych 100 stron w obronie, wystarczyło zacząć właśnie od tego fragmentu, jak to chyba mówi prezes, że żona Marzena popłakała się na meczu, tak? Jak oni przeżywają to, że on jest tak cała rodzina tam jest krytykowana. Że ona się na końcu, mamę, na końcu It's not easy. Pamiętasz, co mówił Guardiola do Gary'ego Neville'a, któremu się nie udało w Walencji? It's not easy. No. Chyba się spodziewali, że posada selekcjonera jest bardzo stresogenna, ale... Dlatego mówili mu, żeby nie brał. No tak. Mama powtarza, że to jest dobra scena, jak on wraca do domu po meczach i mama z siostrą się daje i mówi, po co ty tego wystałaś? Przecież on nie ma dorzutu w ogóle. Ale też rozmawiają o Rybusie na lewej stronie obrony i dlaczego nie Rybusa Bartosz Bereszyński. Dobra, ale powiem wam jeszcze taką jedną rzecz, bo w mojej ocenie najlepszą w ogóle biografią sportowca wszechczasów jest biografia Andre Agassiego Open. I twórca tej książki, zdobywca Pulitzera, po wysłuchaniu historii Andre Agassiego nie chciał nawet być wspominany na okładce jako osoba pisząca, ghostwriter. I zapytano go dlaczego. I on powiedział, ta książka jest tak wspaniała, ona jest tak dobra, Agassi jest tak ciekawy, że nie taktem byłoby, gdybym ja tam chciał jeszcze siebie wtrącić. I pomyślałem sobie o Małgorzacie Domagalik, że jej właśnie aktywność, jej spojrzenie na świat, na piłkę, komentarze, które próbują tłumaczyć rzeczywistość, są zbędne. Gdyby tego nie było, uważam, że byłaby to bardzo wartościowa pozycja. Ty pisałeś książkę o Lewandowskim, Krzysiek Stanowski pisał o Andrzeju Iwanie, Szamotulskim, czy też wcześniej Wojciechu Kowalczyku. Ja w tych książkach nie widziałem waszej aktywności, takiej wybijania się na pierwszy plan, zwłaszcza w pierwszych 100 stronach, raczej oddawaliście bohaterom, czy też współbohaterom pole. I to mnie irytowało. Niewygodnie mi się do tego odnosić nawet, bo nawet tak trochę z solidarności bronię tej książki Małgorzaty Domagalik, natomiast jako człowiek, który żyje z redagowania tekstów, cierpię czytając te książki, bo tyle więcej można było wycisnąć z Kuby i tyle więcej można było wycisnąć z tej książki, bo po prostu powykreślać niektóre fragmenty. Natomiast oddaję Małgorzacie Domagalik, ma taki talent do wyciągania zwierzeń z rodzin. Coś ci powiem. Przecież ten portret rodzinny Brzęczków to jest... Naprawdę, to jest naprawdę historia filmowa. Ty mówisz o Agassim, tam jest przecież portret ojca Tressera, który stworzył maszynę do zamęczania syna tenisem, wyrzucającą piłkę. Tu jest ojciec Jerzego Brzęczka, który jest katem rodziny, prawda? I oni o tym mówią. A truskawki? Tak. Truskawki są cudowne. Tak, rzucamy pojedyncze kłótnia słowa. Kłótnia przy poznawaniu się z żoną, kiedy ojciec żony zarabia za granicą w dolarach, a tu jest badylarz. No to są kapitalne dla Smarzowskiego panowie, sceny napisane. Tak, rzeczywiście, ja powiem wam jedną panowie. Panowie. To też jest ale, to też jest ciekawe. Wiecie co? Bo jedna rzecz, która nie chcę, żeby nam umknęła. Życie kadry. Ono jest tak liźnięte, zostawia mi duży niedosyt, ale tam takie punkty zapalne to są lewy? Na mapie. Na Robert Lewandowski, który mówi do trenera, że ja nie wiedziałem, czy panu zaufać, nie wiedziałem, czy pana bronić na początku. Jak Jerzy Brzęczek mówi, on tam na pierwszym treningu generalnie nie mów za dużo. Lewy próbował mnie nie przekonać, nie mów że znam dużo. Się... O, i mamy ten cytat na planszy, że na początku, na pierwszym treningu próbował mnie ustawiać i chciałem sprawdzić, czy ja mam pojęcie. A wszyscy patrzyli. Paweł, jedna historia. Z 3 tygodnie temu rozmawiam z ludźmi, którzy są blisko Brzęczka i z jedną osobą, która jest członkiem jego rodziny. I mówię, po tych pierwszych wyciekach, dlaczego Małgorzata Domagalik? I wtedy pomyślałem sobie, cholera, mają rację, w pewnym sensie. I dostałem taką odpowiedź. Słuchaj, do Truskolasów przyjeżdża postać, którą zna pokolenie naszych matek i babci, bez wątpienia, Małgorzata Domagalik, którą pamiętają z książek, z gazet, z telewizji. Ona przyjeżdża, ona siada i uwierz, że rozmawiają z nią jak z zaufanym członkiem rodziny. Przyjechałbyś ty, przyjechałby inny dziennikarz, ja nie byłoby szans. Pełny szacunek za książkę o Kubie, z którego wyciągnęłam rzeczy po prostu nie do powtórzenia przez kogoś innego pewnie w innej konstelacji. I za te środkowe strony tej książki, bo muszę powiedzieć, poznałem Jerzego Brzęczka na dobre i na złe. No jeśli to ma być okupione... No ale słuchajcie, ale to nie jest jakaś prawda o Jerzym Brzęczku ta książka, że masz tę pozytywną stronę i wszyscy o nim mówią, byli koledzy z kadry, Grzegorz Mielcarski, Andrzej Strejlał, ci, którzy go znają i opowiadają, ambitny, fajny chłopak, był zawsze kapitanem w każdej drużynie. Cały czas czuję się skrzywdzony. Tak. I
To nawet jest te to transfery pierwsze... do Hiszpanii, którego omijały, prawda? Przez los. Cały czas wypadał z kolejki do transferu do Hiszpanii. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, że on jest trochę jak Syzyf, że on targa ten głaz i on spada za każdym razem. A tutaj go nie puszcza Olimpia, a tutaj jest problem z transferem z Górnika Zabrze i Ryszard stanie. Zdobyliśmy olimpijski medal, ale wielu osobom ten sukces był nie w smak. Tak? Na przykład. Też pada takie... I słuchaj, tutaj przyjeżdża Udinese w związku ze zmianami w lidze włoskiej. Okazuje się, że jednak on do tego Udinese nie trafia. I pamiętasz, jak nazywano wtedy Ligę Austriacką? Oberligą, prawda? I on trafia do Ligi Austriackiej. Ale w kontekście Brzęczka i tej książki to jeszcze mam taką jedną myśl, że on jest bardzo ciekawym człowiekiem, któremu wiesz, jaką się robi krzywdę. Pokazuje się, że on jest jedynym sprawiedliwym. Utwierdza się go w zamkniętej twierdzy. Ale w jedynym sprawiedliwym. Jerzy Brzęczek nie jest świętym. Poza nim jeszcze funkcjonuje w tym środowisku wielu fajnych, wartościowych ludzi. I na przykład taka próba szukania wyjątkowości, jak to mówi Klopp, uwielbiam to zdanie, nie rób rzeczy większymi niż są w rzeczywistości. Na przykład pada z ust jednej z osób takie zdanie. Jerzy Brzęczek i jego żona nie są na pudelku, nie dbają o to, żeby występowali medialnie, są wyjątkowi. No nie, Adam Nawałka i jego żona robili to samo. Nie widzę, żeby Jerzy Engel ze swoją żoną łaził po mediach. Pełno jest osób w środowisku piłkarskim, które mają to gdzieś, więc Jerzy Brzęczek nie jest wyjątkowy. Nie ma też wyjątkowego hejtu, jak sobie przypomnę Pawła Janasa, jak, na jakim poziomie była w tak zwanej sieci krytyka Pawła Janasa, no to sorry, wiesz, tabloidy, nie jestem pewien, czy... Tabloidy wtedy były chyba bardziej żarłoczne w ogóle. No, w ale czasie. Wiesz co, nawet taki, okej, no media społecznościowe to nie było jeszcze tak rozchulane, no ale ludzie jednak się w internecie już porozumiewali dosyć sprawnie i to, co tam było wypisywane... To... Ale po co robić taką rzecz? Tak samo jak po co Dawid Błaszczykowski zapytany też na siłę o wyjątkowość Jerzego Brzęczka mówi tak, odwijam z pamięci. Bardzo w nim mi się podoba to, że on kiedy pracuje w Rakowie już myśli o tym, żeby pracować wyżej, jak w Ekstraklasie, to żeby pracować jeszcze wyżej i to go wyróżnia od innych. Na Boga, znam masę ludzi w tym środowisku, która postępuje tak samo i to nie jest nic wyjątkowego. Tak naprawdę z tej książki to najciekawsze jest, to wyciągasz obraz gościa, z którym chętnie poszedłbyś na piwo. Tak? Ja się zastanawiam, czemu tego nie widać poza książką. Czemu? Bo tak sobie próbowałem dzisiaj przypomnieć, czy były sytuacje od czasu, jak Jerzy Brzęczek został selekcjonerem, którym my byśmy go tak, wiesz, polubili wszyscy, kibice. Wydaje mi się, że w nim jest straszne właśnie napięcie. Już o tym rozmawialiśmy za dobrze. Napięcie jakaś... meczowe i okołomeczowe, i pomeczowe. Potem to schodzi i on jest... Gość, który chodzi luźno ubrany, jest spokój i nagle go wciskają w garnitur, że masz być taki i taki. Mnie się wydaje, i to że... oblężona twierdza i wszyscy nas atakują. No? Że Jerzy Brzęczek myśli, że media są po to, żeby na koniec mu zawsze zrobić krzywdę. Myślę, że nie, że tak nie jest. I trochę mi się nie podobała u niego jedna rzecz. Narracja na pierwszej konferencji prasowej, stawianie się w roli antynawałki, czyli mówi, nie będzie filmików, filmiki są. To jest bardzo wątpliwa część tej książki. Ciągłe takie przytyki pod adres, bo one są. Na przykład twierdzi, że jego zespół gra lepiej niż... Ale, co jest też bardzo ważne, to mi się podobało, Adam Nawałka ma klasę, i pisze SMS-y przed meczami, po meczach, one są takie budujące w jego stylu. To jest fajne. To jest, myślę, że... To jest też ciekawy cytat, bo przyznaje się Jerzy Brzęczek, że zaczął za mną, bo on wchodząc do kadry chciał jakby pokazać moc i trochę tam podeptał odciski piłkarzom, również tym czołowym, i przyznaje w tej książce, że przesadził, że jakby uderzył w taką nutę, że wy nie wygraliście jeszcze nic z kadrą, a ja mogę sobie napisać na grobie, że jestem srebrnym medalistą i że musiał się z tego wycofywać. I to są naprawdę, te 100 stron środkowe, to jest tak cenne z punktu widzenia dziennikarza, może kibica, nie wiem, jak ktoś nie lubi, no to nie polubi, ale jako dziennikarz, jakbym teraz miał pisać biografię Jerzego Brzęczka, to masz wszystkie tropy. Mogę wiesz, to zrobić od nowa. Wychodzi strasznie świadomy, ciekawy, i nie myślałem, że aż tak ambitny człowiek. Trudny człowiek, nie, no bo to w nim też jest... To nie jest przecież tak, że Małgorzata Domagalik sobie wymyśliła, to jakby w nim też te emocje buzują, że wszyscy się na niego zawzięli. Natomiast wydaje mi się, że też... No, no ale wszyscy dookoła też go w tym utwierdzają. Ale Grzegorz Mielcarski też mówi o nim ciekawie, prawda? Że potrafią się tak pokłócić, że... No, ale to Grzegorz Mielcarski krzyczy, a Jerzy Brzęczek jest cicho. Mówisz, że w ogóle się Brzęczek teraz zmienił, stał się bardziej dyplomatyczny, a wcześniej potrafił bronić swoich racji, z tego co dobrze pamiętam. Natomiast powiem tak, że jeżeli ktoś jest ciekaw i ma satysfakcję z wyławiania fajnych fragmentów w morzu
tych, które są nieprzystępne, to będzie zadowolony. I jeszcze jedna rzecz mnie dość zirytowała w tej książce. Na Boga, po co te cytaty z Fergusona, z Mourinho, z Wengera? Z Kloppa. Z Kloppa, no. Bardzo dużo. Wiesz co? Ja myślałem, że to będzie taka z krwi i kości książka zamknięta. To mogło być blisko, wspomniałeś biografię Andrzeja Iwana. Ja nie mówię, że ten poziom przeczołgania przez życie, ale właśnie takie zakorzenienie w tym polskim futbolu, Bolo Krzyżostaniak, Olimpia Poznań, te czasy. To jest w ogóle, wiesz co, piękne są te historie, kiedy fascynujące, kiedy Brzęczek może chyba w 8 klasie czy 7 szkoły podstawowej wyjechać do Paryża na pierwszy wyjazd i mówi o tym w szkole i nagle się okazuje, że nie leci i co zrobić, wrócić do, wiesz, do tego małego środowiska. Pytać, jak było w Paryżu. Ale powiem ci, dlaczego ja go rozumiem. Bo tam też jest taki absurdalny fragment o tym, że jemu jest ciężko medialnie, bo pochodzi ze wsi. No. I pomyślałem sobie, że przeczytam tę książkę, żeby też zrozumieć pewien mechanizm człowieka z małej miejscowości, który jest takim na poły Leszkiem z daleko od szosy, który nie ma odbicia, jak to mówił Leszek, chce gdzieś wysoko zajść, bo przeciętność go nie interesuje. Coś, wychowałem blisko szosy, ale daleko od miasta, nie mam tego. Jesteśmy z podobnego miejsca. Tak, ale mała miejscowość i Brzęczek idzie ciekawą drogą, że jest bardzo ambitny i naprawdę trzeba być twardzielem, żeby przejść przez to, co on i dojść tak wysoko, nie deprecjonujmy tego, bo odnoszę wrażenie, że się to przesadnie deprecjonuje i tam jest taki jeden świetny moment, bo Brzęczek jest szalenie świadomym gościem, który potrafi odwinąć z pamięci momenty, które go zmieniły. Na przykład mówi rewelacyjnie o słuchaniu samego siebie. Naprawdę, można z tego dużo wynieść. I mówi, że jeden z trenerów w wieku 14 lat mu powiedział, czy będziesz przygotowany, jak się nie uda. Plan B. I co on zrobił? Nie strach, a pokaże ci, że... No, bo on sobie myśli, ale co ten trener chce mi powiedzieć? Że co, że mi się nie uda, tak? Tak. Nie, naprawdę... Wartościowy człowiek i kilka takich jego lekcji życiowych można przenieść osobiście. Tylko wiesz co, ty mówisz, że szalenie ambitny, a nie, ostatnie zgrupowanie i narracja jaka idzie, Jerzy Brzęczek jest nieambitny, bo wychodzi po meczu z Bośnią i mówi, że jest zadowolony. Nie, to było z Holandią, że jest z pewnych fragmentów zadowolony. No to jak jesteś zadowolony? I mi chodzi o to, że jest jakaś sprzeczność, umiejętność sprzedania się. Po co jest ta oblężona twierdza, skoro jest fajnym gościem i jest ciągle porównywany w tej książce do Kloppa, albo ten Klopp się przewija w różnych kontekstach? Myślę, że to formuła Damiana Salvina, czyli psychologa kadry, który też się w tej książce wypowiada. Pomaga selekcjonerowi zbudować tarczę, no ale dobra, bo... Ciężko być fajnym gościem. Że nam w ogóle płacą za to. Ja powtarzam, pierwsze 100 stron tej książki zmarnowane, ostatnich kilkadziesiąt stron 20, zmarnowane, ale środek 20. Polecam, 20 minut, tak? Przejdźmy w stylistyce diskopolowej płynnie, Jerzy Brzęczek, koronawirus w Ekstraklasie. O, i już. Mamy to, tak jest. Mamy materiał Piotra Majchrzaka na ten właśnie temat. No to posłuchajmy, a później będziemy dyskutować. Kolejna fala koronawirusa uderza w polski futbol ze zdwojoną siłą. W ostatni piątek koronawirus wywołał potężne zamieszanie w Wiśle Kraków, gdzie potwierdzono zakażenie wśród najważniejszych osób w klubie, w tym także piłkarza. A w niedzielę Pogoń Szczecin dostała kolejne wyniki badań i te były wręcz szokujące. Pogoń już kilka dni temu miała informację o 5 przypadkach zakażeń w zespole, o czym informował serwis meczeki.pl. Właśnie dlatego zdecydowano się na przeprowadzenie kolejnej tury testów. Niestety sobotnia seria badań wykryła kolejne przypadki. Wyniki pozytywne dało łącznie 30 próbek. Ekstraklasa sama zdecydowała więc o przełożeniu najbliższego meczu Pogoni z Jagiellonią Białystok. Jak dowiedzieliśmy się w Ekstraklasie SA, w Polsce zostały przyjęte regulacje zbliżone do tych obowiązujących w UEFA. To znaczy, że jeśli w drużynie jest przynajmniej 13 zdrowych piłkarzy, to mecz powinien się odbyć. Z drugiej strony Ekstraklasa dopuszcza możliwość przełożenia meczu, gdy w klubie pojawia się jednocześnie więcej niż 7 chorych zawodników. W obecnej sytuacji mecz mogą odwołać także organy sanitarne, jeśli same uznają, że jego rozegranie to zbyt duże zagrożenie. Należy jednak podkreślić, że kwarantanna całej drużyny nie jest podstawą do orzeczenia walkoveru na niekorzyść drużyny, w której występują zakażenia. Jest to po prostu administracyjna podstawa do przełożenia meczu. Idealnym przykładem może być tu kazus Wisły Kraków, która według informacji TVP Sport w piątek w południe dostała rekomendację sanepidu, by nie rozgrywać piątkowego meczu z Górnikiem Zabrze. Były to jednak tylko rekomendacje, a nie decyzja. Dlatego jeśli Wisła Kraków nie pojechałaby do Zabrze na mecz, to groziłby jej walkover, bo w klubie było ponad 13 zdrowych piłkarzy, a w jednym momencie zagażony był zaledwie jeden zawodnik. Nie było więc spełnionych ekstraklasowych przesłanek do przełożenia meczu.
Sytuacja związana z koronawirusem w Ekstraklasie zaczyna się jednak robić mocno niepokojąca. Władze ligi podjęły decyzję, że w tym tygodniu wszystkie zespoły Ekstraklasy przejdą testy na obecność SARS-CoV-2. Patrząc przez pryzmat sytuacji w kraju, możemy się jednak spodziewać, że środowa seria testów może nam przynieść niezbyt dobre informacje. A wtedy pod znakiem zapytania może nawet stanąć rozegranie 6. kolejki Ekstraklasy. Żeby tak się stało, w co najmniej 8 klubach powinno pojawić się więcej niż 7 chorych piłkarzy. Plany są jednak takie, że najbliższa kolejka ma się odbyć zgodnie z planem, ale po niej każdy klub przez 5 dni ma robić tylko treningi indywidualne lub dać wolne swoim piłkarzom. Po tym czasie cała 50 osób biorących udział w meczach Ekstraklasy ponownie przejdzie testy. Ten, kto będzie miał koronawirusa, zostanie w izolacji, a reszta wróci do normalnych zajęć. Ma to być próba przerwania łańcucha zakażeń wewnątrz polskich klubów, korzystając z przerwy na reprezentację. Koronawirus nam może służyć dzisiaj jako taki pomost w programie, bo tak od Jerzego Brzęczka, który teraz jest na kwarantannie przez Pogoń Szczecin do Charleroi, gdzie też już jeden piłkarz rywala Lecha ma koronawirusa. No wiadomo, że ta decydująca tura badań w pucharach jest na chyba nie później niż 48 godzin przed meczem, więc zobaczymy, czy sytuacja jest rozwojowa. Jest z nami dzisiaj w programie Mariusz Moński, czyli... będzie dopiero, więc na chwilę Ale to o tym sobie porozmawiamy, ale tak naprawdę zobaczcie, bo ja się zastanawiam nad tym koronawirusem. 30 osób zakażonych w Pogoni Szczecin. Szok. Ta Pogoń Szczecin chce grać z Lechem. Upiera się, że Lech odwołuje i tak. Tak, to było przed tym, ale no to nie wiedzieli, że... No mieli objawy, no bo... Chyba nie wiedzieli. Znaczy, wydaje mi się, że to w ogóle jest specyficzna sytuacja, że jak słyszę z Ekstraklasy, wiecie, że była przerwa w ankietowaniu, prawda? Było tam ze 12 zespołów, które ankietowały w miarę regularnie. Teraz chyba nie raportuje tylko Legia. No tam te drużyny grające w pucharach jeszcze są w jakimś reżimie UEFA i też tym się tłumaczą. W każdym razie teraz wróciła do raportowania Wisła Kraków, bo sytuacja stała się poważna. Ale niektóre kluby, mimo że piłkarze mają objawy, nie widać tego w ankietach. Piłkarze tego nie wpisują. Wpisują sobie z rozpędu, a jeszcze muszę wypełnić ankietę. Nie. A potem... Dlaczego? Jak to mówił Gasperini, wiesz, że on miał i to dosyć poważne objawy, nie czuł na przykład smaku szampana i tak dalej. I on tłumaczył to w taki sposób. To nie wynika z tego, że ty chcesz ukryć, tylko że ty naprawdę jesteś przekonany, że tobie nic nie dolega. Że być może to jest jakiś chwilowy objaw. I powiedział ciekawą rzecz a propos piłkarzy. Tak, ale jak cię pytają, czy masz temperaturę, a masz temperaturę, to nie możesz być przekonany, że nie masz. Wpisujesz, ale wiesz, jak jest z piłkarzami, że im się ciężko w ogóle przyznać, że coś jest nie tak. To są zdrowe organizmy, różne mają problemy, wiesz. Jak powiedział Sebastian Milak, kiedyś jak rozmawiałeś, piłkarz cię oszuka, że nie ma kontuzji, żeby zagrać. Słuchaj, nawet potem cię zejdziesz w 15 minucie. Opowiadam ci tę historię o Adrianie Mierzejewskim. Adrian Mierzejewski gra w meczu z Legią Warszawa. To są derby. Ebi Smolarek strzela głową 3-0. Skorża trenerem Legii Warszawa. Na Polonii wielki mecz. I jest z nim rozmowa. Chyba ci to opowiadałem. I on mówi po meczu uśmiechnięty, no strzeliłem pięknego gola podcinka, ale przyznam wam się, teraz to już mogę. Miałem taką gorączkę, strasznie się czułem, no ale nie powiedziałem trenerowi, bo mnie nie wystawił. I wtedy Radosław Gilewicz siedzi u nas w studiu i mówi, to jest kompromitacja. Profesjonalny piłkarz się tak nie zachowuje. No to a Zbigniew Boniek przed meczem z reprezentacją Belgii na mundialu w 82 roku? Gorączka, aspiryna, no... No a czemu Joachim Lew docenił samego Kedirę? Że się przyznał przed finałem, że ta noga tam nie domaga i lepiej jej zostać na ławce, żeby nie marnować zmian. Tylko tu jest nieodpowiedzialność zbiorowa, prawda? Bo jak cię boli noga, to kolega się tym nie zarazi, prawda? A tutaj jest taka nieodpowiedzialność zbiorowa, ale wiemy, że podejście wielu w ogóle piłkarzy jest do tej całej pandemii lekceważące. Ja wam powiem więcej nawet. No, zapytałem kilku polskich piłkarzy grających w Serie A o podejście kolegów. Zapytałem jednego zawodnika, który grał w Ekstraklasie, nie jest Polakiem, o podejście kolegów w jego klubie. On mówi, stary, no daj spokój. No, nie respektują tego. I jeszcze piłkarzy trzeba pilnować. No to jest, piłkarzy musi pilnować klub. Klub oczekuje, że zespół medyczny da mu wszystkim wytyczne, no przecież klub bez tych wytycznych to nie wie. Paweł, dlaczego sir Alex Ferguson zatrudniał sobie detektywów, żeby szpiegowali piłkarzy? Bo co? Pep Guardiola tak samo. No. Uczył się od najlepszych. Bo ufał, ale sprawdzał, oczywiście. Tak było. Jak powiedział kiedyś Stanisław Czerczesow, którą stroną nie odwrócisz piłkarza, tam będzie... Wiadomo co. Cztery litery. Cztery litery tam będą, tak. Ale myślę, że chcielibyśmy takiej odpowiedzialności, bo słuchamy trenerów a propos tego przekładania meczów Legii i Lecha, żeby oni teraz nie grali w ten weekend, żeby się zregenerowali na mecze pucharowe.
wszyscy mówią, tak, dla dobra polskiej piłki to jest dobry pomysł. Z wyjątkiem Śląska i Pogoni, których te mecze... Ja uważam, że to jest dobry pomysł. Tak, okej, okay, ale to dlaczego dla dobra polskiej piłki nie będziemy raportować, nie będziemy wpisywać, no, ile mamy temperatury, bo za chwilę wyjdziemy na tego Lecha, zarazimy pięciu i nie ma... mam problem z tym przekładaniem meczów i jeden, że... Jest teraz system premiowania w Ekstraklasie podpucharowiczów. Jak startujesz w pucharach, no masz ewidentnie więcej pieniędzy. Tu też jest jakiś sygnał, że no, te pieniądze nie są po to, żebyś miał większą dywidendę, tylko żebyś budował szerszą kadrę, prawda? Żeby ci kołdry nie brakowało właśnie na takie momenty. Uważam, że tutaj przełożenia meczu i tak się nie udało uniknąć, no bo zresztą potem los przyznał wszystkim rację. Natomiast jeśli Śląsk jest przeciw i Pogoń jest przeciw, Pogoń głośniej była przeciw, bardziej oberwała, ale Śląsk też nie chciał przełożenia meczu z Legią. Ja mam problem z eliminacjami i wziąłbym pod uwagę tragedię naszej klubowej piłki. W fazie grupowej nie, ale... Ale tam punkty więcej ważą, więc wiesz. No dobra, ale chodzi tylko o to, żeby wejść do fazy grupowej. Żeby przełamać kompleks. Żeby przełamać kompleks. Się, oczywiście. Ja bym myślał tak zbiorowo. Wiem, że kibic Śląska czy Pogoni powie jak mój ulubiony bohater świata według Kiepskich, a co mnie to słowo na G obchodzi, ale... Ja bym jednak tutaj zrobił pewne ustępstwo. Mi się wydaje, że tu bardziej chodziło nie tyle o ten mecz, o te mecze w pucharach, bo tam wyciągniesz z wątroby, tylko że jakby teraz ta przerwa pozwoli ci wrócić na następną kolejkę ligową mocniejszą. To jest jednak 30 kolejek w tych klubach, mam wrażenie. Po zlikwidowaniu SA37 jednak zrozumieli, że nie wolno zaczynać wolno sezonu. Tu masz rację, ale powiem ci taką historię, bo pamiętam, kiedy Olympique Lyon grał w półfinale Ligi Mistrzów z Bayernem, ale dekadę wcześniej, 2010 rok, to się wściekał Louis van Gaal, że w Bundeslidze nie przeniosą im meczu, a patrzcie, co robią Francuzi, bo Francuzi przenieśli, no ale do finału awansował Bayern. Takie pretensje miał też Mourinho w kontekście gry Chelsea-Atletico, że Atletico miało to ustępstwo. Bo niestety nie ma reguły, czy nie dobrze reguły. Jest odwołać mecz, czy dobrze jest odpuścić mecz, jak już masz awans zapewniony, czy nie. Tak? To mamy, masz przykłady i na szkołę falenicką, i na szkołę otworzą. Wiesz, że Bayern też by nie chciał grać z Hoffenheim w innym terminie, no, ogólnie. Nie. A była okazja, żeby ich trafić i ich kapitalnie Sebastian Hennes trafił. Zresztą rodzina Hennesów wspaniała. A, nie, no ale Hoffenheim nie tylko jakby słabością Bayernu się pożywiło, tylko jakby nie schowało się przed Bayernem, prawda? Nie przyjęło wyroku. A wiesz, że 11 tylko razy, rzuciło się do gardła. 11 razy na 22 ostatnie mecze z Bayernem obejmowali prowadzenie i wygrywali z różnymi trenerami. Nie ma w tym przypadku, że sobie radzą. Wiadomo, że mają ludzi, którzy posiadają know-how i znają Bayern doskonale, natomiast powiem ci, że jest to dolina krzemowa w europejskiej piłce i... Hoffenheim, cudowne miejsce. Cudowne miejsce. W Muzeum Bayernu masz sprzęty Hoffenheim i tego, Boże, jak się nazywa firma Dietmara Hoppa? SAP, tak, SAP. Jest sprzęt analityczny używany przez Bayern, jest wystawiony w Muzeum Bayernu właśnie. Ale patrz, Nagelsmann, Flick, no i młody Hennes. Ale Nagelsmann i Flick, dzisiaj powiedzielibyśmy dwa najpiękniejsze mózgi, jeżeli chodzi o niemiecką piłkę i trenowanie. Dwaj ludzie. Z Hoffenheim. W ogóle te szlaki w Niemczech, tak, to... Jak doliczysz do tego Red Bulla i tak, tu Scholtle, Futuchela... Jeden uczy drugiego, też taki Ale słuchajcie, w ogóle ciekawa historia. Pamiętacie, jak Bayern jeszcze grał z Flickiem, to było końcówka lat 80., mieli sponsora Commodore. Nie wiem, czy Dawid nie, no gdzie, Dawid to się ruchował do PlayStation. Pamiętasz, to wiesz, to był dyrektorem PR-u w Commodore? Dietmar Hennes. Tak? Tak, on był dyrektorem PR-u w Commodore, załatwił kontrakt. Jest takie kultowe zdjęcie, jak Hansi Flick gra w grę, a propos Jerzego Brzęczka. I on załatwił tę umowę, on był tym dyrektorem, a później Hennes próbował odbudować Hertę, awans do Bundesligi, gra w Lidze Mistrzów i tak dalej. I no, poniekąd oni tą niemiecką piłką trzęsą. Natomiast to też jest bardzo ciekawa historia a propos tego młodego Hennesa. Bo to powiedział Kramaric po meczu, że wszedł do szatni i powiedział, panowie, to jest jedna być może z niewielu szans, żeby ich trafić, a oni są zmęczeni. Zaczął im liczyć, ile godzin mieli na regenerację i tak dalej. Od pierwszej minuty jedziemy i musimy z nimi wygrać. Pięknie wygrać. I trafili, a my się doczekaliśmy. Mariusza Mańskiego, tak? dziennikarza Retro Football, wielbiciela krajów Beneluxu jako takich, ale też piłki i o piłce. Chcemy rozmawiać. Lech Poznań w czwartek zagra z Charleroi, trudna nazwa zespołu, ale lider Ligi Belgijskiej. No to panie Mariuszu, czy my się mamy obawiać, czy my mamy mieć bardzo duży respekt, czy jak my do tego meczu powinniśmy podejść?
A może halo, powinienem halo. Zapytać, czy my się w ogóle słyszymy? Dzień dobry, raczej. Słychać mnie? Tak, słychać. O, teraz słychać, słychać. Uważam, że nie powinniśmy się obawiać Charleroi. To jest klub według potencjału mniej więcej na 6-7 miejsce w lidze belgijskiej. To, że teraz są liderem, to tylko zawdzięczają swojej skuteczności, swojemu stylowi gry. Lech gra dużo ładniejsze, dużo ciekawszą i jeżeli zaprezentuje się tak, jak prezentował się w ostatnich meczach pucharowych, to ma spore szanse, żeby Belgów przeskoczyć. Charleroi, powiedział pan, że oni bazują na swoim stylu gry. Jak rozumiem, to jest taka drużyna, która jest świadoma swoich ograniczeń. Futbol w cudzysłowie pasożytniczy, to znaczy czekamy na swój moment, czekamy na to, aż rywal popełni błąd i ta ich seria wynika z tego, że po prostu na razie wszystkie swoje piłki meczowe wykorzystywali. Tak? No poza jedną teraz zremisowali z Muskrą wczoraj. Po zresztą dosyć przedziwnym meczu. No tak nie był ten mecz, jeśli kto grał lider, nie była to najlepsza wizytówka Ligi Belgijskiej, tak powiedzmy. No zdecydowanie nie była. Mecz był, no narzekali na to, że nie mieli świeżości po tym meczu z Partizanem, że boisko było nierówne, że rywal postawił autobus w ramce i tak ciężko im było grać. Ogólnie Charleroi słabiej się spisuje w meczach z drużynami, które tak samo jak oni się bronią. Charleroi w ataku pozycyjnym jest przeciętną drużyną i ciężko im gonić wynik, więc jeżeli Lech strzeli, będzie w znakomitej sytuacji. Zupełnie inaczej, gdy tą pierwszą bramkę straci, ponieważ Charleroi ostatni raz mecz, w którym pierwsi bramkę strzelili, przegrali, był sezon 18-19, więc oni już ponad rok nie przegrali meczu, w którym strzelili pierwsi bramkę. To jest drużyna, która micie się broni, zorganizowana w defensywie. I po przejęciu piłki atakują niewielką ilością graczy, bo 5-6 zawodnikami, więc zawsze są zabezpieczeni przed kontratakami. Dlatego trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby oni jako pierwsi gola nie strzelili, no bo później naprawdę straty odrabiać będzie ciężko. Muskrą wyrównało po dosyć przypadkowej bramce, to znaczy zrobiło coś, czego się po nich nie spodziewałem, oglądając pierwszą połowę, zaatakowali po prostu i wprowadzili trochę chaosu w pole karne i tam obrona Charleroi się pogubiła. To był wyjątek od reguły, czy trzeba aranżować takie sytuacje uparcie? No zdecydowanie, ponieważ środkowi obrońcy Charleroi to nie jest ich najmocniejszy punkt. Znaczy ogólnie najmocniejszy punkt tej drużyny to jest jej siła jako całość, nie jako pojedynczy gracze. Więc trzeba wykrywać to, zwłaszcza Willems, to nie jest jakiś gracz światowego formatu, nawet na belgijską piłkę to jest dość przeciętny obrońca. W tym meczu z Muskrą ich zastępował go Dian, który jest jeszcze słabszym zawodnikiem, więc być może z tego wynikał ten błąd ich przy tym dośrodkowaniu, ale ogólnie no można ich ukuć na pewno, tylko trzeba po prostu w to wierzyć. A oni, no jeżeli będą musieli gonić wynik, to będą dużo łatwiejszym rywalem. Słyszałem, że Lech czuje duży respekt przed stałymi fragmentami gry Charleroi, że tam elementy Marka Motyki się przewijają, ciekawie zaaranżowane są te stałe fragmenty gry, a Lech, jak wiadomo, ma pewien problem z bronieniem. Co zresztą drużyna z Cypru nawet wiedziała, bo te rzuty rożne mieli znakomicie zaplanowane. To jest z tych rzutów rożnych, potrafi połowę bramek strzelić, więc owszem, oni tam stosują tam różne metody, ale bardziej bym się obawiał kombinacyjnych akcji tych ofensywnych graczy, czterech głównie, którzy tam Morioka, to też zależy, czy Charleroi, jeżeli Morioka będzie wystąpi na środku pomocy, to znaczy, że podchodzą dosyć ofensywnie do Lecha. Jeżeli na środku pomocy zagra źle, a Morioka zagra za napastnikiem, to znaczy, że będą jeszcze bardziej cofnięci niż normalnie. I tutaj no, trzeba pilnować, bo Morioka bardzo lubi przebiegać wzdłuż pola karnego i zagrywać prostopadłe piłki do napastników,
a Rezaei czy Nicholson, Fall, Golizadek, w zależności, który z nich zagra, świetnie do tych piłek wychodzą i są bardzo, bardzo skuteczni. Tyle Mariusz Moński o Charleroi, czyli rywalu Lecha w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Od 5 lat nie było takiej sytuacji, że mamy dwie polskie drużyny w tej fazie rozgrywek. Wtedy skończyło się tak, że i Legia, i Lech do fazy grupowej awansowały. A i teraz mamy wielki czwartek przed sobą. No właśnie, emocje buzują w nas. czy nie ma tego? Czy ja jeszcze myślę, nie? że będziemy mieć dwie drużyny. O, tak? Tak, w fazie pucharowej. W fazie grupowej, zapisz to, faken, jak mawiał Adam Nawałka. Natomiast już pomijając aspekt Legii Warszawa, to Lech zaprezentował coś, czego nie było w ogóle już wiele lat, czyli taką radość z gry polskiej drużyny w europejskich pucharach i mam na myśli nie tylko wynik, ale przede wszystkim styl. No nie pamiętam takiego meczu, tak szalenie efektownego polskiego zespołu. Już pomijam przygodę Legii w Champions League, ale jakbym sobie miał odwinąć taki mecz po takiej wielkiej smucie, który kończy się takim zwycięstwem i jeszcze po takich bramkach, no to i żuraw bol. Bez bramek straconych, bo to jest też bardzo cenne. Filip Bednarek, zwróćcie uwagę. Dobrze powiedziałem imię, bo jest tyle tych dobrze, Bednarków, dobrze, tak, dobrze. Ale żebyś tak się strasznie boję, że... Kamil, Jan, ale Filip, tak. Strasznie. Filip, naprawdę rewelacyjna forma. Zwłaszcza w meczu ze Szwedami na wyjeździe, w ogóle te jego dwie pierwsze interwencje, a wiemy, że po tych meczach ligowych, zwłaszcza z Zagłębiem, to zaczęto mocno w niego powątpiewać i później jeszcze to spotkanie ze Śląskiem Wrocław, natomiast jego forma, wow. Wiesz co, inna sprawa, że kibice Lecha w ogóle myślę, że oni są na punkcie bramkarzy, skażeni. Dość mocno przewrażliwieni. Ale zwróciłeś uwagę na to, że gdybyśmy sięgnęli pamięcią, to nawet, nie wiem, przez dekadę, to nie było kozackiego bramkarza. Akademia produkuje wszystkich piłkarzy, zobaczcie, tylko nie bramkarzy. Ale patrzcie, Krzysztof Kotorowski, jak to śmiał się Czesław Michniewicz, nie doskakuje do poprzeczki, chyba że... Ale jego winisz najmniej. Tak, chyba że w ramki jak w Macedonii. Także za Mourinho, to prawda. Słyszałem w ogóle, że Filip Bednarek ma przykazane teraz, na pucharze, nie opuszczać linii zbyt odważnie. Znaczy czekać raczej, nie, bo tam będzie dużo dośrodkowych. No to tak, tego nie przerwiąć. I tak, Jasmin Buric... Okej, ale bez szału. Zdaje się, że był Maciej Gostomski przez pewien czas. Przez pewien czas to tam był Łukasz Fabiański, ale nie został. No, a już o innych mówił nie będę, bo... Ale wiesz, jest bardzo trudno być... Rozmawialiśmy o tej książce i o takim... Nawet bo Jerzy Brzęczek, Małgorzata Domagalik nazywa to hejtem, a ja to nazywam po prostu głupawką. Nie da się rozmawiać poważnie o Jerzym Brzęczku. Jakby na Twitterze czy gdzieś. Nie da się, ta dyskusja nie ma żadnego sensu. To zostało już to jest kabaret, a nie dyskusja. I to samo jest na przykład, tego samego doświadcza prezes Lecha, Karol Klimczak. Nie da się normalnie o nim rozmawiać. Znaczy, jak go zapraszam go do programu, to już... Ty go cenisz. Jest mi głupio, bo wiem, co go zaraz spotka, tak? Znaczy, on nie może powiedzieć ani, że słońce jest żółte, a niebo niebieskie, bo i to są tacy ludzie, Paweł. Dlaczego powiedział o słońcu, a nie o niebie? To świadczy o tym, że ma małe ambicje. Paweł, są tacy ludzie w przestrzeni medialnej, którzy mówią dzień dobry, i odbiorcy reagują, wow, coś nieprawdopodobnego. Jak on to dobry. Wymówił, nie? Tak. A później przychodzi ktoś inny i mówi dzień dobry. Myślę, że dzisiaj, gdy Zbigniew Boniek przychodzi... Ludzie zdobywają srebro w Barcelonii, to też jest niektórym nie w smak. Okej, okay, ale Paweł, dzisiaj przychodzi Zbigniew Boniek, biorąc pod uwagę aktualną atmosferę i nastroje, przychodzi Zbigniew Boniek, mówi dzień dobry panowie i ale arogant. Jadą. Więc czy problem też polega na tym, że ja uważam, że Zbigniew Boniek, patrzcie, powiedzmy, że pierwszym trenerem, który w epoce tabloidowej reprezentacji selekcjonerem pojawił się, był Paweł Janos. Wejście faktu, no mniej więcej to są te lata, prawda? No nawet czyli, ich reklamował chyba, no, dziennik. Jerzy Engel chyba nie, chyba jeszcze bardziej era telewizyjna. A kiedy było Nie wracajcie, wstyd, hańba? No na Niemcy, tak? 2006. Okładka notabene zmieniona, bo pierwotnie miała być inna, ale... Wiesz, to były inne czasy, ja też jak byliśmy na Euro 2008, to... Jakbyśmy na Mundial 2006, to solidny strzelec ligowy akurat atakował na stacji benzynowej w Niemczech lodówkę z piwem, a jak byliśmy na Euro 2008, to czołowy strzelec ligi był niesiony przez Wiedeń. Nieprzytomny, więc polski piłkarz też się zmienił. Mówisz o Kadrowiczu, czy o takim... Nie. Mówisz o tym, kto przyjechał? Mówię o piłkarzach, którzy interesują się piłką, więc przyjechali na te turnieje oglądać. No ale byli na wakacjach, którzy mogli robić co chcą. Nie, ja nie potępiam. Zabawa jest dla wszystkich. Oczywiście, zwłaszcza
szczerze, gdyby odwinąć... Ale dzisiaj sobie nie wyobrazisz. Ale dobra, dzisiaj gdyby odwinąć z naszego CV i naszej imprezy, też byśmy byli skompromitowani, więc ja myślę, że... Zresztą Brzęczek o tym mówił, że on, jak był czas zabawy, to balował, tylko że nie ma zdrowia do picia, więc cierpiał. I powiem ci, że ja go rozumiem, bo ja mam to samo. Ale więc ja rozumiem, jak on cierpi. Natomiast jedna rzecz, bo tutaj sobie rozmawiamy o Filipie Bednarku, o dyskusji. Jerzy Brzęczek jest pierwszym selekcjonerem reprezentacji Polski, który, bo są cały czas jakieś tam nowe ery, nowe rzeczywistości, powstają oddolne inicjatywy, które mają milionowe zasięgi, które bawią się w trollowanie, które karmią się trollowaniem. Najgorsze jest to, że te lajki pozostawiają też piłkarze, bo ja to widzę na przykład na Instagramie, obserwują te konta i dają lajki, czyli legitymizują. I ja sobie sprawdzałem, jakie one mają zasięgi. Paweł, to są milionowe zasięgi, oparte głównie na szyderze, prawda? Wiesz, co ci powiem? Że za chwilę będzie z nami piłkarz, który też czasami się dostaje w tryby tej machiny, bo nie lubi się gryźć w język i potem musi odkręcać. Już na nas czeka nawet. Nie masz takiego wrażenia, że Kuba. Kuba to już jest tak doświadczony, że jego to już nic nie rusza. Dobry wieczór, Kuba. Szkoda, że go nie słyszę. Nie będziemy z tobą rozmawiać o hejcie dzisiaj, tylko o rywalu Legii. Ale no jest tak, prawda, że czasami jako piłkarz wydaje ci się, że powiedziałeś coś niewinnego, a tu nagle ruszyła maszyna i nie ma co zbierać. No dokładnie, było tak wiele razy, ale już w moim wieku, tak jak Mateusz powiedział, już inaczej człowiek na to reaguje. Niestety nie słyszę, więc się nie mogę odnieść. Aha, inaczej się odbiera takie ataki i takie wytykanie, ale jest to obecne, myślę, że najlepszą taką rzeczą, którą można zrobić, jeśli tak coś się pojawia, to po prostu dać sobie na luz i niech się sprawa sama, że tak powiem, wyciszy albo wyjaśni. To powiedz nam, bo kiedy wyjeżdżałeś grać do Baku w klubie z Agdam, to wielu to traktowało jako no pewnie ostatni wielki wypasanie kontrakt. Wypasanie kurs. No, ty to powiedziałeś. Że jadę wypasać kozy, tak najczęściej. Więc jaka siła jest w tym projekcie Karabachu, że to się tak długo trzyma? W dość, no jednak egzotycznym dla futbolu, chociaż zakorzenionym stadion Tofika Bahramowa i generalnie tam ludzie bardzo kochają piłkę. To znaczy ja taką rzecz, którą od zawsze powtarzam i która mi się pierwsza rzuciła tam w oczy, to przede wszystkim stabilność klubu. I jeśli chodzi o finanse i jeśli chodzi o kadrę tego zespołu, bo przez dwa lata, które ja byłem, to zmieniło się zaleptem, nie wiem, 3-4 piłkarzy, a często w Polsce ta rewolucja dzieje się po, nie wiem, 7-8 piłkarzy odchodzi co pół roku, co rok i tej stabilizacji brakuje w tej kwestii, brakuje stabilizacji, jeśli chodzi o trenerów, co doskonale wiemy. No tam pierwszy trener Karabachu jest 12 lat i on tą swoją wizję i filozofię cały czas podtrzymuje, jak widać ona przynosi dobre efekty i też ta stabilność, jeśli chodzi o trenera, jest poparta tym, że jest stabilność w finansach i nawet jeśli taki Karabach, przypuśćmy, nie awansuje w czwartek, przegrywając z Legią, to jakoś nie wpłynie na funkcjonowanie tego klubu i myślę, że ta filozofia w żaden sposób się nie zmieni, jeśli będzie chodziło o kolejne lata. Trener Karabachu 12 lat, Czesław Michniewicz, myślę, że będzie 12 dni około przed tym meczem, więc jakaś różnica jest. Oby nie. A powiedz Kuba, jakiego meczu ty się w ogóle spodziewasz, że przyjedzie Karabach do Warszawy i co, i rzuci się na Legię, czy poczeka, co zrobi Legia, jak ty to widzisz? No trener Karabachu bardzo lubi utrzymywać się przy piłce, też bardzo często jeździ na staże. Ja słyszałem osobiście, że wzoruje się na Pepie Guardioli i tak samo ta filozofia była podobna, jak ja tam byłem i myślę, że oni będą chcieli się bardzo długo utrzymywać przy piłce. Gdy ja występowałem w Baku, to często miałem po 100 tych kontaktów w trakcie meczu, po 110. Tutaj w polskiej lidze mam po 40-50, a środkowej obrońcy Legii mam ich około 70, więc to też pokazuje, jak ta drużyna chce grać i myślę, że może ten mecz wyglądać tak, że jednak to Karabach będzie miał inicjatywę, bo też rozmawiałem z kilkoma osobami, ja osobiście z trenerem Michniewiczem nie pracowałem, ale słyszałem, że raczej preferuje taką grę bardziej defensywną, przynajmniej taką preferował w tych poprzednich swoich drużynach. Może to się zmieni, bo tutaj oczywiście ma lepszych piłkarzy do dyspozycji i ten obraz może się mieć. Ja osobiście Legii radziłbym się za bardzo też nie cofać, bo drużyna z Azerbejdżanu jest
przyzwyczajona, że bardzo często gra tym atakiem pozycyjnym i ma go opanowanym bardzo dobrze, bo w lidze praktycznie wszystkie drużyny się przeciwko Karabachowi cofają, a myślę, że jakbym był trenerem Legii i miał tą wiedzę, którą miałem na temat drużyny z Baku, to raczej bym wyszedł w wysokim pressingiem. Karabach przyjeżdża jednak po rozczarowaniu. No, tam mierzyli w Ligę Mistrzów, odpadli w rzutach karnych z Molde. Ty uważasz, że to jest dzisiaj trochę słabsza jednak drużyna niż ta, w której ty grałeś? Tam w lidze też ostatnio tak kolorowa jest ta łączka wyników, sporo traconych punktów. Ja bym akurat się nie sugerował tymi wynikami w lidze, bo tak samo było, nie wiem, czy rok, czy dwa lata temu, czy trzy, że jednak w tych spotkaniach ligowych na początku sezonu grają najczęściej zawodnicy, którzy w pierwszym składzie nie występują. Ten skład często jest zmieniany. Akurat przeciwko Molde zagrali słabo. Tych sytuacji mieli bardzo mało. Mieli bodajże dwie, trzy sytuacje, żeby ten mecz wygrać. Mogli go przegrać w wygrywce, bo rzutu karnego drużyna z Molde nie wykorzystała. Ale jeśli chodzi o jakość tej drużyny, to moim zdaniem jest troszeczkę słabsza, że akurat jakość zawodników z Azerbejdżanu jest nadal bardzo wysoka, bo są to najlepsi zawodnicy, jakich ten kraj posiada, to jednak ta jakość tych obcokrajowców jest troszeczkę moim zdaniem słabsza, szczególnie jeśli chodzi o środkową linię i akurat jak my graliśmy w Lidze Mistrzów, to też był bardzo dobry napastnik z RPA, a teraz gra w to miejsce tam taki jeszcze młody nadzieja taka troszeczkę piłki azerskiej, Mahir Emreli. Co prawda on był dwa razy królem strzelców w lidze azerskiej już do tej pory, ale w tej Europie marnuje sporo sytuacji i z tego, co czytałem ostatnio te doniesienia w tych social mediach azerskich, był ostatnio był poddany dużej krytyce. Mhm. Mamy też, tak jak w Charleroi jest Morioka, tu też mamy element ekstraklasowy, czyli Donald Wildegerier, na niego też trzeba uważać? Tak, myślę, że tak jak wy się uśmiechacie, bo oczywiście jest to bardzo barwna postać, jeśli chodzi o te jego wyczyny pozaboiskowe, to tak samo... Właśnie z tego powodu się uśmiechamy, tylko wyłącznie. Dodaje kolorytu tej lidze, ale jeśli chodzi o samą grę, no to my go głównie pamiętamy, jak grał lewoskrzydłowego. Tutaj jest takim stuprocentowym lewym obrońcą i te jego inklinacje ofensywne są bardzo groźne, bo on kilka bramek w Karabachu zdobył. Ja bym głównie zwrócił jego uwagę przy stałych frentach gry, bo chociażby bodajże w pierwszej albo w drugiej rundzie przeciwko Szerifowi Tiraspol, on zdobył dwie bramki po rzutach rożnych i w tym elemencie będzie bardzo groźny. Karimov Aslan, 80-krotny reprezentant Azerbejdżanu, jak tylko wylosowali te pary, powiedział, że nie ma znaczenia, czy Drita, czy Legia, którakolwiek z tych drużyn awansuje, my ją ogramy i jesteśmy w grupie. Takie są nastroje w ogóle w Karabachu, czy ty masz jeszcze kontakt w ogóle ze swoimi kolegami, tymi, którzy wtedy grali? Tak, ja utrzymuję kontakt z chłopakami, no oni aż tak zachwyceni tym losowaniem nie byli, no bo też jeśli popatrzymy na ten koszyk i na to, co mógł Karabach wylosować, no to Legia jest tym najsilniejszym rywalem, ale akurat Azerów cechuje taka bardzo duża pewność siebie. Ja pamiętam taką sytuację, gdy graliśmy swój pierwszy mecz z Lidze Mistrzów, pojechaliśmy na Chelsea i na odprawie trener nic nie mówił o tym, żeby się cofać, żeby się obawiać przeciwnika, tylko że po prostu przyjechaliśmy tam, żeby coś zdobyć. Skończyło się akurat ten mecz 0-6, ale pamiętam, że trener po meczu, ja jak schodziłem do szatni, no to oczywiście przegraliśmy 0-6, bardzo wysoki wynik, no ale jednak przegrana z Chelsea na wyjeździe to nie jest jakiś tam wielki wstyd, a miałem odczucie, że trener był bardzo zawiedziony, bo naprawdę liczył na to, że my w tym meczu możemy zdobyć punkty, co się akurat później potwierdziło chociażby tym, że dwa razy zremisowaliśmy z Atletico Madryt i u siebie i na wyjeździe, więc akurat ta pewność siebie wypowiedzi tego zasłużonego azerskiego piłkarza mnie w ogóle nie dziwi. To trochę mi się skojarzył Jacek Magiera, który jak Legia pojechała na Santiago Bernabeu, to ustawił ofensywnie, żeby pokazać swojej drużynie, że ona tu nie jest tylko żebrakiem. To znaczy, tak. No akurat wiemy, że już te mecze w grupie Ligi Mistrzów to już nie są aż na tak wielkim ciśnieniu, no bo już wszyscy tam nas skazywali, czy nas, czy akurat Karabach później
na pożarcie, ale i akurat fajny wynik udało nam się zrobić i z Legią, bo i z grupy z trzeciego miejsca. Z Karabachy co prawda weźmy czwarte miejsce, ale myślę, że pozostawiliśmy bardzo dobre wrażenie. A powiedz jeszcze o tych sprawach politycznych, no bo teraz odżył konflikt o ten Górski Karabach między Armenią a Azerbejdżanem. Wiadomo, że nazwa klubu ma przypominać światu, że Karabach jest azerski. Drużyna gra poza domem, nie w Agdam, tylko w Baku już od dawna. Czuje się, że tam chodzi o coś więcej niż o piłkę, jak się jest piłkarzem Karabachu? Tak, akurat ten temat jest dla nich bardzo ważny i bardzo taki drażliwy. Ja przez ten czas, jak byłem, no to było to kilka takich sytuacji, że widać, gdy jest ten temat poruszany, to oni się bardzo, bardzo emocjonują i bardzo to przeżywają. Chociażby pamiętam, jak graliśmy na Arsenalu, to bodajże wbiegł jakiś kibic pod koniec meczu, to było w Lidze Europy, z flagą Armenii, no to pamiętam, kapitan nasz to zaczął tego kibica ganiać i myślę, że jakby go dogonił, to mogłoby dojść do rękoczynów i on by się nie przejmował na pewno tym, że dostanie czerwoną kartkę, a wręcz bym powiedział, żeby został bohaterem narodowym, takim chwilowym. Była też sytuacja bodajże w zeszłym roku, jak grali eliminację do Ligi Mistrzów bądź Ligi Europy, że grali na Cyprze i pojawił się dron nad boiskiem, również z flagą Armenii, to piłkarze Karabachu, ci Azerowie od razu podbiegli do sędziego i powiedzieli, że oni nie będą w ogóle grali, jak ten dron nie zniknie, i chcieli tak, że tak powiem, zejść z boiska i powiedzieć, że oni nie będą występowali, jak takie coś jest zaistniałe. I też ja widziałem, jak dużą popularnością się cieszy drużyna Karabachu. Nawet po wejściu do Ligi Mistrzów byliśmy zaproszeni do prezydenta. Myślę, że to jest tak dla nich ważne, no bo... przepraszam, komar lata. No bo oni z tą Armenią toczą taki bardzo, bardzo zażarty bój o to terytorium. Karabach jest taką piłkarską, sportową ich i wizytówką, że tak powiem, odnosi się do tego rejonu i wszyscy bardzo tam, że tak powiem tym żyją. No też była sytuacja, gdy Mkhitaryan nie mógł przyjechać na finał Ligi Europy, czy również nie przyjechał na mecz grupowy z nami. No, słyszałem, że dla prezydenta to w ogóle jest taki klub maskotka właśnie przez to, że tak się nazywa i o tym przypomina. No tak, wykorzystuje sukcesy Karabachu. No wiadomo, tak jak teraz jest sytuacja, że Legia występuje z tym Karabachem i jest teraz bardzo tam napięta sytuacja. No i to jest, mówi się o tym tutaj w mediach, mówi się w Polsce, mówi się pewnie też w innych krajach. No a Karabach, ja też tam czytałem, że tak powiem, robi lepszy PR, jeśli to tak można nazwać, w Europie. Bardzo dobrze żyją z Turcją, która też tam ich mocno, mocno wspiera. No i myślę, że akurat te sukcesy drużyny piłkarskiej Karabach Agdam są również wykorzystywane w tych celach politycznych. To Kuba, jeszcze tylko na koniec. Powiedz mi, na czym opiera się ten twój optymizm, to jest 50 na 50? Na tym, że Legia jest gospodarzem? Bo ja, prawdę mówiąc, przebieg tych obu drużyn raczej podpowiada, że to Legia powinna tutaj wyjść z pokorą tego słabszego i oczywiście nie mówię, że przyjąć wyrok, ale jakby nie widzę tutaj podstaw na razie do 50 na 50. Znaczy ja wspominałem, że jeśli by był mecz w Baku, to tak 70 na 30 na Karabach bym stawiał. No Legia grał u siebie, Legia ma nadal dobrych piłkarzy, co prawda ta forma zawodników jest słabsza na początku sezonu, ale jest nowy trener. Liczę też na jakiś efekt nowej, taki słynny efekt nowej miotły, że ci zawodnicy będą na początku lepiej grali. Jest kilka zmian pozycji też piłkarzy Legii, które mi się osobiście podobają i myślę, że będą na plus. No i nie zapominajmy, że Legia ma nadal dobrych piłkarzy. To, że są w takiej formie nie najwyższej, myślę, że Legii nie skreśla i liczę też na to, że Legia będzie miała bardzo dobrą dyspozycję dnia, bo mówiłem o tym, że jak jest jedno spotkanie, no to wszystko może się wydarzyć.
Jasne, Jakub, bardzo dziękujemy. Mogę jeszcze jedno pytanie? Mateusza nie widzisz, ale Mateusza usłyszysz, bo ma pytanie. Chyba jeszcze zdążymy zadać. Tak, Kuba, ja też cię nie usłyszę, bo oni tu biedni są, wiesz, w głośnik nie zainwestowali, więc ja w ogóle nie słyszałem, co ty mówiłeś. On siedzi jak na... jak na tureckim kazaniu, nic nie rozumiem. Słuchaj, mam takie pytanie, bo jakiś czas temu dawałem ci tam miary na nauczyciela języka hiszpańskiego, bo chciałeś się tego języka uczyć. Zresztą twoja piękna córka ma na imię Ines, z tego co ja wiem, to jest imię hiszpańskie. Czy rozpocząłeś naukę, czy już mówisz po hiszpańsku i po co ci ta umiejętność? Bo z tego co wiem, to ty jesteś dobrym kumplem Piniego Zachawiego, czyli krwiożerczej piranii, jak mówił ostatnio o nim Uli Hennes. No i być może będziesz w przyszłości menedżerem, no już masz bliżej niż dalej do zakończenia kariery. Hiszpańskiego jeszcze nie umiem. Kilka lekcji było, ale na razie to odłożyłem na bok. No troszeczkę prawdy w tym jest, co powiedziałeś, że gdy skończę grać w piłkę, będę chciał pójść w tym kierunku, ale na tą chwilę jeszcze jestem piłkarzem i na tym się skupiam, więc myślę, że jak skończę karierę, na pewno wrócimy do tego tematu i będziesz o tym poinformowany. Spoko, dziękuję. Dziękujemy ci bardzo, Kuba. Zarzuty Mateusza Święcickiego zostały właśnie ośmieszone. Mamy głośnik, tylko nie był włączony. Teraz już słyszałem. Przynieśliście z innego studia. Dziękujemy ci bardzo. Daruj temu komarowi życie. Tak jest. Tak, dziękuję. Dziękujemy no i zdrowia, bo ono teraz w Ekstraklasie najważniejsze. Tak, słuchajcie, przyda się. Od 7 lat regularnie Karabach awansuje albo do Ligi Mistrzów, albo do Ligi O tym Europy. Mówiłem w tej pozycji wyjściowej Legii Karabachu, no właśnie, że to 50 na 50. Ale wiecie co? Myślę, że tutaj czynnikiem różniującym trochę przeszłość jest jednak Czesław Michniewicz. Ja wiem, że on przez swoją przeszłość też, widzisz, nie da się normalnie rozmawiać o Czesławie Michniewiczu, no bo 90%, no może przesadzam, 50% komentarzy to będzie 711. Natomiast ja miałem z nim kontakt przez ostatnie lata tej pracy z reprezentacją i nie wiem, czy jest trener w Polsce bardziej... To jest trener, który na dobry staż poszedłby pieszo. Dokładnie, bardziej zakochany w piłce i bardziej pragnący wiedzy. To wiesz, jak steroryzował Mateusza Klicha, żeby mu wysłał te konspekty pracy Marcelo Bielsy, a wcześniej... Ale partyzanta fotografował Mateusz, czy chyba nie, a wcześniej terroryzował chłopaków w Sampdorii, bo reprezentacja U21 Czesława Michniewicza to była zżynka z Sampdorii Marco Giampaolo w tym początkowym etapie. I rozmawiałem z jedną osobą z Legii, i powiedziała mi, wiesz, jaka jest różnica, ta pierwsza, piłkarz, pomiędzy Aleksanderem Wukowiczem a Michniewiczem, że masz taką świadomość, że Michniewicz kocha ten zawód, że on jest tak zaangażowany, że on kocha tę piłkę, on chce usprawnić, jest wiesz bardzo pozytywnie nastawiony? Tak, znaczy ja tu się nie zgodzę na kontrę, bo przecież wiemy, że po drugiej stronie jest dokładnie to samo, nie? Ale chyba jednak inna forma przekazania tego, bardzo ważne. No właśnie, Czesław Michniewicz wchodzi do Legii i pierwsze co mówi, no tak, będę mieszkał w Myślenicach, będę w pracy, no to jest to, co zrobił Bielsa. Bielsa też sobie kazał w Książynicach. Że wstawił sobie łóżko. A ty polujesz na błędy, widzę. Tak? Nie, takie Charles Leroy. Chłopak się potknął, a ty nie z kontrą. Nie, no tylko, wiesz... Myślenice, wiecie, bo ja ostatnio byłem na filmie o Tomku Komendzie i te Myślenice mi zostały. Ostatnio byłeś w Myślenicach na wywiadzie z Jarkiem Krzoską i też tam się zostało. No. To też, a propos meczów z Lazio. Ale jeżeli chodzi o takie charakterystyczne pomyłki, no to muszę powiedzieć, że czasami się tak trafia. No, dzisiaj byłem w innym programie i mój kumpel mówi, że Azar był ostatnio na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Ja mówię, przydałby się, nie? Chociaż... I też go, tak? I mówię, nie no, chyba Belgii. Nie, bo to w ramach widzów, żeby widzowie nie czuli się zakłopotani, to jest normalne. Natomiast powiem wam, że czytałem sobie wywiad z Czesławem Michniewiczem na Legia.net. Dosyć interesujący na temat pracy i nie wiem, to jest też doświadczenie medialne, czy jest jakiś trener w Polsce, który umie tak mówić o piłce. I moim zdaniem przekaz będzie decydujący, zresztą podobno do piłkarzy powiedział, dobra, ten pierwszy rywal to nie ma znaczenia, to my musimy z nim wygrać, już musimy myśleć o tym Karabachu. Ma super umiejętność pociągnięcia za sobą grupy, zwłaszcza efektem halo. Michniewicz ma też jedną świetną cechę. Ma zawsze jakiś plan. Czasami on
nie działa, czasami działa lepiej, czasami działa gorzej, ale Michniewicz ma zawsze plan i jest szalenie wymagający wobec swoich asystentów i wobec ludzi, którzy z nim pracują i też wobec siebie. Jeżeli miałbym powiedzieć, kto jest dzisiaj pracoholikiem w polskiej piłce, powiedziałbym Czesław Michniewicz i jeszcze taka jedna istotna sprawa. Wspomniałeś asystenta, Kamil Potrykus, to jest jedna z najbardziej intrygujących postaci asystentkich, tak powiem, w piłce. To prawda? Na pewno. Mnie się wydaje, że bardzo dużo dała mu reprezentacja. Dlaczego? Dlatego, że on to chyba rozumie, że przez ileś tam lat funkcjonował w trybie gram z tymi, pod Beskidzie, Bełchatów, Widzew, Legia i tak dalej, a nagle przez te kilka ostatnich lat on wyszedł, bo musiał wyjść za granicę i też stykał się z zespołami lepszymi od siebie i ja myślę, że Legia może mieć podobny plan jak reprezentacja. No to jak Erasmus. No, taki Erasmus łączony z prasą. Zwiedził Europę, tak, zczerpał z różnych szkół. On był tak zafascynowany w ogóle szkołą włoską tych piłkarzy, do których tam jeździł. I zwróćcie uwagę, kiedy graliśmy ze słabszymi rywalami, Belgia, jesteśmy słabsi od nich. Portugalia, jesteśmy słabsi od nich. Hiszpanie pomijam. Był bardziej włoski od Włochów w tym starciu. Pokonał ich wiesz czym? Ich bronią. Włoskością. No tak. Włoskością. I ja myślę, że on będzie miał taki antipomysł, jak mawiają często Włosi czy Hiszpanie właśnie na Karabach, czyli że będziemy widzieli przede wszystkim plan Michniewicza na ten mecz. Ja myślę, że tym planem weźmiemy. Planem ich. To słuchajcie, weźmiemy ich o 20 w czwartek. Legia zagra z Karabachem, natomiast wcześniej o 19 Charleroi, Lech Poznań. Także może czwartek będzie. Myślę, że Czesław Michniewicz byłby w stanie wymyślić taki plan, który uwolni Arkadiusza Milika z Napoli. Ja wiem, jaki to jest plan. Zrzeknąć się tego, czego oczekują finansowo, bo Paweł... No, oni oczekują bardzo wiele, że zrzeknie się menedżer prowizji jeszcze za transfer z... Boże... Z Ajaxu. Że zrzeknie, że Arkadiusz Milik zapłaci karę za... 96 tysięcy euro. Dobra, to wytłumaczymy ludziom. Ja bym zapłacił. Wiesz co? Że zrzeknie się pensji za sierpień, jeśli nie zgodzi się ich zapłacić za sierpień i za pracodawcę. Bo to jest tak. Że nam się wydaje, że jeżeli ktoś zarabia 5 milionów euro, to dla niego 200 tysięcy euro nie ma znaczenia. No nie, bo piłkarze przede wszystkim umieją liczyć i z tym się na pewno zgodzimy. Paweł, ja nie wiem, czy to się zamknie w sumie miliona euro, czy to nie jest więcej. Prowizja dla agenta. Napoli twierdzi, że nie, bo to jest jakaś część prowizji, to nie chodzi o całą, bo wiesz, transfer był kilka lat temu, ale rozmawiałem z jednym polskim byłym dziennikarzem, który pomagał przy robieniu transferu Stana Lobotki do Napoli i ta prowizja nie była od razu wypłacona, nawet nie wiem, czy nie była wypłacana w ratach. Jak jest z tymi dwoma miesiącami? W rozwoju Katowice teraz siedzę i sobie myślę, to tak na każdym poziomie działa, że tak się bujamy, czekając na kasę. Tak, słuchaj, jak mówił Pini Zachawi, kolega Kuby, że został menedżerem, bo mu się znudziło dziennikarstwo sportowe, bo chciał zarabiać pieniądze. Ale powołuje się na jakiś plan covidowy De Laurentiis, zgodnie z którym piłkarz przechodzący do nowego klubu musi mieć świadomość, że nowy klub płaci mu za sierpień, i za wrzesień. Arkadiusz Milik zarabia 5 milionów euro rocznie. Ja nie jestem biegły, no ale powiedz w liczbach, to ile to może być, panie Pawle, miesięcznie? No mniej niż pół miliona euro? No tak, mniej. No to powiedzmy 400 tysięcy euro. No w sensie to... mówi, że popłaci raty, kredyt, no inwestycja jest... i może nie zostać. 800 tysięcy... Czasami może nie zostać. Panie Paweł, to jest 800 tysięcy euro plus 96 tysięcy, to jest milion euro. To jest bardzo dużo pieniędzy. Myślę, że tam nie decyduje wpisana liczba, tylko to, że panowie się szczerze nie znoszą po tym, co się działo między nimi przez ostatnie pół roku. Napisałem wiadomość na WhatsAppie do Edo De Laurentiisa, czyli syna Aurelio De Laurentiisa, prezydenta. Oczywiście mi nie odpisał, ale napisałem mu, że o co chodzi z Milikiem i tak dalej. Jestem polskim dziennikarzem, chciałem wiedzieć. Oczywiście nie zareagował, ale czytał. Ale myślę, jeżeli miałbym powiedzieć, bo De Laurentiis ma 200 milionów nie wolnych na koncie, że do 4 października do godziny 14 przetrzymamy kolegę, a później go puścimy, bo pamiętajcie, że De Laurentiis świetnie liczy pieniądze. I on wie, że będzie musiał mu zapłacić 5 milionów euro pensji, zostawić go na trybunach, a przecież lepiej mieć go już zwolnionego, nie płacić mu pensji i wypuścić go do innego klubu, ale to jest trudne określenie, nie powinienem go być może używać. To jest taki mafijny honor, wiesz o co chodzi, że moje będzie na wierzchu. Czyli czekasz, Milik się tych pieniędzy zrzeknie, uwolni go i wygra tę partię szachów.
Przypomniały się czasy Corrado Ferlaino i Maradony i prezesa Tapiego, który wysłał umyślnego, to był chyba selekcjoner reprezentacji Francji, zmarły w tym roku. Oli Michel, tak? Tak, Michel. Który negocjował w kuchni odejście Maradony i wszystko było już dogadane do Olimpiku Marsylia, ale jednak się nie udało. Musimy kończyć czasy Bernarda Tapie. Tak. O, to też piękne w ogóle czasy. No nie, no piękne, czasy przekrętów. Ale ile o belgijskiej piłce przy okazji Charleroi będzie można napisać o przekrętach. To... No ale też czasy sukcesu francuskiej piłki. To jest bardzo ciekawy klub Charleroi. Człowiek, który rządzi w klubie, jest jednocześnie prezesem tamtejszego PZPN-u. A jako brat? Brat jest menedżerem i chyba też przeżył już zatrzymanie w ostatniej aferze menedżerskiej, bo tam jest taki szalony prokurator, tak jak u nas prokuratorzy wsadzali sędziów do aresztu, to tam szaleje prokurator, który wsadza menedżerów, między innymi menedżera Kevina De Bruyne. Dobra, ja powiem jeszcze jedną historię. Kropkę postawię. Andrzej Grajewski do mnie się odezwał. Nigdy nie postawimy kropki w tym. Andrzej Grajewski się do mnie odezwał, że sąd uznał jego aresztowanie za niesłuszne i dostanie odszkodowanie w wysokości chyba 18 tysięcy złotych. Czyli... A propos twoich zatrzymań. Możemy tylko kończymy. Życzyć, żeby się szybko nie robić. Tak. Kończymy. Dzięki. Widzimy się za tydzień. Znowu będzie sekcja piłkarska. Dzisiaj będziemy już w Europie Mateusza wtedy. Będziemy już w Europie wtedy. Do zobaczenia. Zawsze byliśmy i zawsze jesteśmy, jako Polska. Paweł Wilkowicz, Dawid Szymczak. Kłaniamy się, do zobaczenia.